Przekąska idealna na domówki. Bardzo prosta i szybka w przygotowaniu. Chrupiące faworki w złocistej panierce możemy podawać z dowolnym sosem. My dziś przygotujemy dip ziołowy. Zapraszamy! Dzień dobry. Do przygotowania mięsnych faworków potrzebujemy jednej podwójnej piersi z kurczaka, dwóch jaj, jednej szklanki jogurtu naturalnego, będzie nam on potrzebny do dipu ziołowego, a także oleju do smażenia, płatków kukurydzianych i mąki do opanierowania naszych faworków. Potrzebujemy również przypraw, naszych ulubionych ziół suszonych. Ja z przypraw użyję sobie też papryki słodkiej, curry i białego pieprzu i oczywiście soli. Filety z kurczaka kroimy na podłużne paski, wzdłuż dłuższego boku i nacinamy je na środku. Jajka roztrzepujemy i przyprawiamy tak jak w przypadku panierki do kotletów. Płatki kukurydziane kruszymy albo mielimy w młynku do bakalii, jeżeli chcemy uzyskać drobniejsze ziarenka panierki. Mięso obtaczamy najpierw w mące, następnie w jajku i płatkach. A teraz będziemy smażyć je na oleju z obu stron na złoty kolor. Opłukane i osuszone zioła siekamy drobno. Warto posłużyć się bezpiecznym krajaczem, dzięki któremu ułatwimy i przyspieszymy sobie pracę. Zioła łączymy w ulubionych proporcjach z jogurtem. Dodajemy też zmiażdżony czosnek i przyprawiamy do smaku. Faworki podajemy na ciepło z zimnym dipem, który zaraz po przygotowaniu powinien być włożony do lodówki na około godzinę, tak aby zioła zdążyły uwolnić swój smak. Wszystkie artykuły, które wykorzystałam dzisiaj, mogą Państwo zakupić w naszej hurtowni stacjonarnej w Gdowie i na stronie sklep.chomik.pl. Serdecznie zapraszamy i życzymy smacznego!